sycylijskie potrawy, bo przyjdzie cała rodzina, się spotkamy w Niemczech, bo niektóre mieszkają w Turynie, niektóre na Sycylii, niektóre gdzieś indziej, mój brat też gdzieś indziej w Niemczech, a wszystko spotkamy w restauracji mojej rodzicy. Moja ciocia zamiast ciuchy przywiozła walizkę pełne składniki włoskie, warzywo, wszystko tak, ona chce jak najbardziej Sycylię. Z naszym ogrodem ma być na stole, także to jest najbardziej taki tradycyjny, taki, nie ma taki nowy wynalazki. Jedyna rzecz, którą może Polacy kojarzą, jest lasagna robiona bardziej tak, bardziej syta, taka, że z jajkiem, szynka jest taka bardziej bogatsza, która zawsze jest, a poza tym są rzeczy, które sycylijskie, które może nie są takie popularne. Rancini, impugnate, takie rzeczy, no może nie kojarzą ludzie, co to jest, ale dobre, bardzo smaczne i bardzo kaloryczne.